Za oknem pogoda, która przypomina nam o tym, że zbliża się zima, a do zimy trzeba się odpowiednio przygotować. Dawniej na kurpiach w tradycyjny sposób kiszono kapustę. Dzisiaj w Dylewie możemy zobaczyć etapy poszczególne tego procesu, no i spróbować kiszenia kapusty stopami. O tym, jakie są te procesy, zapraszam do oglądania. Na początek coś słodkiego. Tak, to jest tradycja kurpiowska naszych babć. Witano miodem na liściu kapusty. Z tego względu kapustą i miodem, że kiedyś po prostu były biedne czasy, nie było zastawy, a że kapusta była w każdym gospodarstwie i miód, z tego względu powitanie gości zawsze odbywało się miodem na liście kapusty. Dużo takiej marchewki musiało być z tartej? No, ona zależy od beczki, bo jeśli mała beczka, to tak 2 kilogramy, ale jeśli duża beczka, to trzeba było jej utrzeć przynajmniej 5-6 kilogramów. I ręce bolały trochę. I ręce bolały, oczywiście. Jaki jest smyk krojenia tej kapusty? Ona nie mogła być grubo pokrojona, prawda? Tak, ona musiała być cieniutka, bardzo takie na milimetr i to do tego potrzebny był jak najostrzejszy nóż. I wtedy jej się, jak się pociągało, no to tak fajnie, tak cieniutko. O. A ciężko to się robi? Ciężko. Tak precyzyjnie trzeba robić. No i można się pokaleczyć. No, to już trzeba uważać. Jak się nazywa ten przyrząd? To jest tak, hebel do, jedni mówią do kapusty, a i krajalnica to jest, to tak różnie, zależy jak to nazwie to. I ciężko to się robi, bolą plecy? Nie, to jest łatwiej i szybciej to jest. Że to tak, bo na kilka noży, jak tutaj w tym przypadku 4 noże, to że jest, że tylko taka szufladka jest i się tylko w jedną stronę i z powrotem i tak. No ale trochę siły trzeba włożyć, skoro robili to zazwyczaj mężczyźni. No tak, to tak, bo to jest jak przez te noże, żeby przeszło, no to trzeba trochę siły zużyć. Bo jak to jest siekaczka. To dawniej taką, w każdym domu było i taką siekaczką się robiło. Ja pokażę, jak to. Tak siadały kobiety i tak szatkowały. O. Tak. O. To ona ma już może z jakie... Z 80 lat albo i więcej, bo ja pamiętam, że od zawsze, że jeszcze może babka albo prababcia może tam miała. Niezwykle cenny przedmiot. Tak, bo kiedyś to tak, z czego tutaj z kosy zrobione, bo jest cienka i może łatwiej było szatkować. Wyglądał, prawda? No bo stopy muszą być dokładnie umyte. A woda? Jak z tą wodą była? Była ciepła czy nie? Woda ciepła, bo na wsi pod blatem się paliło prawie na okrągło. Była kuchnia ciepła, woda ciepła. No jak dzieciaka wsadzić w zimną wodę? No nie można było, bo on był uciekł na dwór i co? I koniec roboty. I koniec roboty. Ale ja myślę, że jej chłop by też uciekł. A to jak mały pomógł, bo ja panie powiem, u nas woda w studniach to Jezu jaka zimna. To grzać trzeba było. A ze mnie na kurpsiach lasy, bory, no to było co na paleci. Było. Mamy tutaj odważną kurpiankę Paulinę. I jak? Zimno w stopę? Zimno mi. Woda była ciepła, ale teraz zimno. Mm-hmm. Szok termiczny. A gilgocze cię w stopy? Nie, totalnie nie. Ale fajne uczucie takie ciekawe. Nigdy tak nie miałam. Fajne. Hm? Mamy tutaj ochotnika Adama. Ciężko jest? Trzeba włożyć dużo siły? No, trochę tak. Ale widać, że sok się już pojawia. Znaczy, że dobrze ci idzie. No, zgadza się. Tylko zapytam pani.
panią, z jakiej okazji takie fafernuchy się piekło? Fafernuchy na Święto Trzech Króli. Są to nasze regionalne ciasteczka. Tak naprawdę to jesteśmy rozpoznawalni przez te ciasteczka. Zawsze na Święto Trzech Króli się piekło, się obdarowywało. Aczkolwiek teraz pieczemy bardzo, bardzo często. Kurpie na pewno znają doskonale smak fafernuchów, ale jakbyśmy mieli to określić dla takich tutaj naszych obcych osób, jaki to jest smak? No smak. Przede wszystkim trzeba przyjechać na kurpie, żeby go poznać, ale mogę to określić jako ciasteczko marchewkowe z odrobiną miodu, pieprzu, bo jest i pieprz, no cukru mało. Ale, bo ten cukier też tam niekoniecznie, bo jest marchewka słodka, miód, troszeczkę mąki, no przede wszystkim no, jest to takie troszeczkę korzenne, może nie do końca, no ale po prostu trzeba przyjechać na kurpie. Udało się, warsztaty się odbyły, dzieci były zachwycone, chyba właśnie to jest najpiękniejsze w tych warsztatach, że dzieciaki mogą własnymi rękami i stopami doświadczyć tego kiszenia kapusty. Powiem, że najważniejsze tak naprawdę dla tych warsztatów jest to, że wszyscy, którzy tu przyszli, uczestniczyli w tych warsztatach, wkładają serce w to, co robią, bo to są ludzie z pasją. Mówię o wszystkich uczestnikach warsztatów na tych stoiskach pokazowych. Oni się po prostu angażują, wszyscy bardzo w te swoje działania, chcą się dzielić wiedzą, chcą pokazywać młodzieży dawne tradycje i to jest, dlatego to się udaje, bo my tu na kurpiach w Dylewie po prostu tacy jesteśmy, chcemy się dzielić wiedzą, dlatego się udaje. Pani Czesiu, to nie tylko kapusta, ale też dobra zabawa i rodzinna atmosfera, prawda? Bo o to chyba nam chodzi, bo dawniej jak się kisiło kapustę, to schodziły się całe rodziny do tego domu, gdzie ta kapusta była szatkowana, a wiemy, że były to duże beczki. No takie ja pamiętam, to takie, gdzie 2 metry zboża weszło, bo były rodziny wielodzietne, na całą zimę trzeba było zrobić, a kapusty się jadało bardzo dużo, bo raz dziennie to w każdym domu była, więc to było takie święto jak gdyby, bo dziś u jednej gospodyni, jutro u drugiej i tak, bo kapusta musiała być szatkowana, zakiszona jeszcze w listopadzie. Tak, bo ona, tak mówili, że ona potem już nie będzie taka dobra, jak się jej już w grudniu zaszatkuje. No i myślę, że tutaj dziś zrobiliśmy taką namiastkę tego chociaż, żeby pokazać młodzieży, dzieciom, jak to rzeczywiście wyglądało. I myślę, że się nam po części udało. A pani pamięta takie czasy, jak się kisiło kapustę w taki tradycyjny sposób? Proszę panią, pani redaktor, ja sama kisiłam, nie deptałam już, szczerze mówiąc. Ubijałam taką ubijką, ale na takim szatkowniku i ręcznie to ja szatkowałam jeszcze. Czyli elementy takiego tradycyjnego kiszenia były? Ależ oczywiście. Ja i teraz sobie kiszę kapustę, tylko nie w takich ilościach, tylko 3-4 główki, tyle ile mi trzeba na zimę, ale kisimy kapustę dla siebie. Proszę mi potwierdzić, ona nie smakuje jak taka sklepowa, prawda? Ona inaczej smakuje. Ona smakuje, jeżeli pani kosztowała dzisiaj tej kapusty, którą mieliśmy ugotowaną, jak również surówkę, no to różnica chyba jest widoczna. Jest. I dlatego zapraszamy wszystkich, żeby spróbowali ukisić samemu. Tak. Bardzo zachęcam wszystkich, bo naprawdę niewiele to pracy kosztuje, a ile przyjemności, a potem jak się już spożywa, to dopiero się czuje na podniebieniu.